3 stycznia 2022, to nie jest porada inwestycyjna, tutaj Julian Crypto, cześć. Zobaczcie, tutaj mamy wzrost rezerwy stablecoinów, ale takie fake wzrosty. No i w związku z tym ta cena też nie odreagowała tak bardzo, więc zawsze sprawdzajcie, czy te wzrosty rezerwy stablecoinów, tak jak przykładowo tutaj te nasze narzędzia wysyłają, że jest wzrost o 3,5%, czy to są rzeczywiście o 3,5% wzrosty. Czy one nie są właśnie takimi fejkowymi wybiciami? Więc to zawsze musicie sprawdzać. No bo potencjalnie, jeżeli mamy takie fejkowe wybicia, to ta cena nie będzie, zobaczcie, dalej rosła, tylko ona dalej sobie gdzieś tam spadnie do poziomów wsparcia. A te poziomy wsparcia możecie wyznaczać łatwo poprzez np. Combined Order Book, czyli patrzycie, gdzie tutaj są jakie ordery zakupowe wystawione no i po prostu się do tego ustosunkowujecie, a dodatkowo poza e, samym e, tym combined order book, no to bierzecie cenę Bitcoina BTC e, do dolara i sprawdzacie gdzie tutaj są e, te potencjalne właśnie wsparcia, e, opory, e, rysujecie sobie tutaj właśnie linie, no i sprawdzacie gdzie tutaj potencjalnie ta cena może się odbijać, tak, i jeżeli macie taki sygnał, zobaczcie, jak właśnie z tych narzędzi naszych, macie taki sygnał z telegrama, że na buy, przykładowo, jest cena 37,500, tak, jest sygnał na buy ze względu na wzrost rezerwy bitcoinów, ale wcześniej był sygnał na sell, tak, czyli wcześniej mieliśmy sygnał na sprzedaż ze względu na ten wzrost tutaj na LTHS, OPR, o czym mówiliśmy Wam wczoraj, tak, OK, mówiliśmy Wam wczoraj o tym. Jeżeli jest taka sytuacja, jak tutaj, zobaczcie, cena się zatrzymuje, tak? Bo tutaj wpłynęły stablecoiny, zobaczcie, więc cena jak najbardziej mogła się zatrzymać chwilowo. Tutaj na tym poziomie jeszcze. Tutaj się cena też zatrzymała i tutaj również nasze narzędzia gdzieś wysłały już informacje na buy, z tego względu, że tutaj był ten wzrost rezerwy stablecoinów i zobaczcie, tutaj już RSI odpowiednio spadło nisko, więc tutaj na 37500, tutaj, czyli gdzieś tutaj, tak, wysłało informację, natomiast zawsze właśnie sprawdźcie, co się rzeczywiście dzieje, czy rzeczywiście ten wzrost rezerwy był znaczący, tak, ok, A gdzie tutaj są potencjalne poziomy wsparcia i poczekajcie do tych poziomów, tak, poczekajcie do tych poziomów, ja przykładowo dla waszej takiej informacji, gdzieś tutaj zająłem swoją pozycję, zrobiłem tam 1% na bitcoinie, tutaj wyszedłem, tak, i taka zabawa, tak, Natomiast wiedziałem, że raczej tutaj nie będę się ustawiać dalej, no bo to też nie były znaczące wzrosty. Tutaj mieliśmy to wybicie, które na szerszej skali, jak weźmiemy sobie, zobaczcie, to było właśnie to wybicie, niewielkie się wydaje, tak? Ale to było właśnie to wybicie, jeszcze szersza skala, to było właśnie to wybicie, które tutaj nam zapoczątkowało takie zastanowienie się, czy tutaj mogą się pojawić te spadki. One się pojawiły i zobaczcie teraz w przyszłości. Spadki były dużo większe. Były dużo większe tutaj też te spadki, dużo większe tutaj. E, tutaj były dużo większe spadki. Tutaj no i też były większe w zasadzie. I pytanie jest do Was, czy teraz będą dużo większe spadki jeszcze, e, czy już będzie od razu wybicie? Tutaj gdzieś macie porównanie, zobaczcie sobie, jak to wyglądało w przeszłości. Nie zawsze oczywiście pojawiały się takie duże spadki, ale one też były kontynuowane, na przykład tutaj trochę dłużej. Tak, widzicie. E, tutaj były też kontynuowane trochę dłużej, było wybicie i potem były jeszcze większe, więc zobaczcie, mamy taką sytuację, mamy taką sytuację, odpowiedź yy, i o, pytanie należy do Was, odpowiedź też, tak naprawdę każdy musi sobie sam na to odpowiedzieć, zobaczcie open interest, spadliśmy tutaj do tego poziomu i pytanie, no to, to jest tylko spekulacja, tak, co się, tutaj, co się tutaj będzie działo, jak ten open interest, czyli te pozycje będą wycinane, jak weźmiemy sobie tutaj szerszą skalę, to zobaczcie, cały czas jesteśmy w tym takim trendzie spadkowym, odbiliśmy się tutaj ładnie od tego poziomu, od tej takiej linii, jakbyśmy sobie tutaj ją wyrysowali, więc potencjalnie tutaj możemy iść w dół. No a dlaczego możemy iść w dół? O tym już mówię, mówię od długiego czasu, czyli stopy procentowe, że tutaj FED ma podnosić potencjalnie, no i niektórzy mówią tutaj, że to jest wliczone już w cenie, w cenę Bitcoina, niektórzy z Was mówią, że nie, tutaj ta cena jeszcze musi na pewno spaść. Słuchajcie, no tak naprawdę nikt tego nie wie, tak? nikt tego nie wie, czy to już jest wliczone, czy to jeszcze nie jest wliczone, to co, możemy to co możemy robić, to po prostu obserwować takie dane właśnie, tak? Takie dane na bieżąco w czasie rzeczywistym, jak tutaj mamy ten LTH, SOPR, wczoraj wysłaliśmy czerwona lampka, tak? Czerwona lampka i był jasny, jasny sygnał, jasny przekaz, można było zabezpieczyć swój kapitał, czy to w, w altcoinach, które były wcześniej, czy to ten w bitcoinie. Zwróćcie uwagę też, to nam dało ten, te informacje, czyli 3 na 4 razy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdy właśnie w Exchange Well Ratio zeszło do, do tych poziomów, konkretnie średnia krocząca, to, to nam dało informację, że zaraz potem pojawiały się spadki, zaraz potem pojawiały się spadki, zaraz potem pojawiały się w większości spadki, poza tą jedną tutaj zaznaczoną sytuacją. Czy tutaj się dalej będą te spadki jeszcze ciągnąć? Ok. Zobaczymy, bo możemy sobie wyrysować te e, wszystkie linie tutaj na pięć różnych sposobów, prawda? Należy po prostu analizować to, co się w danej sekundzie dzieje na e, danych on-chain, tak? Czyli wchodzimy tutaj na Maximus On-chain Bot, klikamy albo Compare Bitcoin, Complete Bitcoin Info, albo Rezerwa Bitcoina i sprawdzamy w czasie rzeczywistym. Tutaj nam to za chwilę wyliczę, albo po prostu wchodzimy na stronę e, .app Charts. I tam to też wszystko jest. Więc po prostu tak to sobie sprawdzamy, tak? No i teraz dalej jedziemy. E Mamy tutaj e cenę bitcoina, czyli znowu jesteśmy w takim kanale. Taki krótkoterminowy kanał wzrostowy, ale z drugiej strony, no, jak spojrzycie na to, z takiej szerszej perspektywy spojrzymy, no to cały czas jest ten taki większy kanał spadkowy, tak? Więc potencjalnie możemy tutaj iść jeszcze tym kanałem spadkowym w dół, a jak weźmiemy jeszcze większą perspektywę i tutaj sobie wyrysujemy, no to jesteśmy w kanale zobaczcie takim możliwe, że wzrostowym nawet, tak? Więc potencjalnie tutaj wielu, wielu różnych traderów i tak dalej. Pokazuje przede wszystkim, że tutaj jesteśmy na tych poziomach RSI, gdzie jest historycznie bardzo, bardzo nisko. Historycznie to były bardzo dobre momenty na zakupy. Natomiast ja bym wziął tutaj taką poprawkę, weźmy RSI na przykład tygodniowe. No to zwróćcie uwagę, że sam Bitcoin, chociażby RSI tygodniowe, no to jeszcze nie, nie zeszliśmy do tych niskich poziomów, tak? Jeżeli weźmiemy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jeżeli założymy prawdopodobieństwo, że tutaj przykładowo yy, to był koniec HOSSY. A to był taki fake e, top po, e, po hoście tak naprawdę. Wyższy, co prawda? Co prawda wyższy. Natomiast z perspektywy danych on chain, to tutaj e, był ten top chosy, ponieważ tutaj się wyprzedawali górnicy, więc z perspektywy danych on chain tutaj po, potencjalnie był koniec chosy. Potencjalnie mówię. Słuchajcie, wszystko jest możliwe, tak? Więc zobaczcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to może być koniec hossy, to w związku z tym na interwale tygodniowym zwróćcie uwagę, tutaj jesteśmy z tym RSI jeszcze no, w połowie, tak naprawdę bardzo nisko. Jeszcze możemy zejść dużo, dużo niżej, tak? Jeżeli weźmiemy dwudniowy RSI, zwróćcie uwagę, no jesteśmy tutaj e, super nisko, ale e, czy możemy zejść niżej? Możemy zejść jeszcze dużo, dużo niżej. Jest jeszcze bardzo duża przestrzeń. Też musimy to brać zawsze pod uwagę. Natomiast, powtórzę, powtórzę, generalnie, jeżeli Myślimy o Bitcoinie w kategoriach lat, dekad. Odłożenie w tym momencie jakiejś części bitcoina albo kilkuset dolarów czy kilku tysięcy dolarów na Bitcoin, w bitcoinie, na przykład dla, dla naszych dzieci, czy, czy, czy nawet dla nas tam za parę lat, żebyśmy mieli, no to jest fajny pomysł. Bo ogólnie jesteśmy na spadku i statystycznie to i tak się będzie nam opłacało. Tak, statystycznie. Natomiast pod taki day trading, pod takie dzienne podejmowanie decyzji, żeby wyciągnąć zyski jak najszybciej. No to tutaj jeszcze słuchajcie. Niektórzy z Was też się e, tam zastanawiają po tych moich filmach. Czasami czytam te komentarze e, i czasami no, no, staram się czytać, tak? Natomiast e, czasami słyszę takie e, opinie, że nic się z tego nie dowiedziałem, tak? Że nie ma żadnych takich konkretów, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, no bo czasami, to, czasami nie mamy od razu takich konkretów, tak? Czasami musimy czekać na jakieś konkrety, jakieś tutaj wybicia tych wskaźników poszczególnych, tak? przykładowo tak jak te wybicia tych wskaźników w dół. Mieliśmy wybicia, więc potencjalnie na wzrosty i tutaj jeszcze pojawiły się te, się te wzrosty około tam nie wiem, procent, 1%, 2%, tak, na Bitcoinie, no ale poprzedni jeszcze sygnał był aktywny, tak, czyli poprzedni sygnał na spadki, poza tym nie było żadnej znaczącej wzrosty rezerwy stablecoinu w tym czasie, ani spadku rezerwy Bitcoina, więc tutaj takie wybicie mogło być, ale tylko takie chwilowe, tak, więc jeżeli po filmie jesteście, można powiedzieć, w niewiedzy, to słuchajcie, no to pamiętajcie, że wiedza u nas, czyli na danych on-chain, pojawia się dopiero jak następuje jakieś zdarzenie konkretne. Tak? Czyli musi nastąpić jakiś wzrost rezerwy Bitcoina, Stablecoin, spadek tutaj długoterminowych odleży, muszą zacząć sprzedawać, opłaty transakcyjne muszą spaść albo podnieść się do jakichś poziomów ruch na sieci, tak? Coś się musi zadziać i wtedy pod to podejmujemy decyzję przed, przed tym, jak jeszcze cena zareaguje, ok? I w taki sposób to, to działa i po to też te narzędzia tworzymy tutaj, tak? Żeby nam pomagały, pamiętajcie, one mają pomagać, wysyłać informacje i ja wiem, że czasami jest tak, że zobaczcie, jak robimy te analizy na przykład z poprzedniego tygodnia, gdzie tutaj wielokrotnie te sygnały w poprzednim tygodniu no, były, można powiedzieć, no, perfekcyjne, tak? No, Praktycznie idealnie na dołkach, w takich naprawdę fajnych momentach, albo na przykład niektóre były idealnie na górkach, pokazywały momenty sprzedaży. To jednak pamiętajcie, że to są sygnały, które nie biorą pod uwagę wsparciu i oporów, tak? Jeszcze doprogramujemy to, pracujemy nad tym. Poszerzamy zespół deweloperów, zgłaszajcie się, natomiast e, na ten moment one jeszcze biorą tylko pod uwagę RSI, więc one są dosyć prymitywne. Znaczy, zaawansowane, bo biorą jeszcze on -chain pod uwagę, plus RSI, ale są prymitywne, ponieważ nie biorą wsparcia i oporów. To, co Wy powinniście brać, to co, jeżeli chcecie na tych gdzieś tam alertach e, działać, tak? Tutaj na tym kanale 2.1, bo one się pojawiają po prostu e, no, od razu, tak? Jak coś się wydarzy. I teraz idziemy dalej. Jeżeli chodzi o całą sytuację, jaka jest na rynku, to może już tam nie będę się wypowiadał. SP500 ogólnie rośnie, odreagowało, więc tutaj krypto też nie jest jakoś specjalnie zagrożone. Ale zwróćcie uwagę, ordery są poustawiane nisko, ordery zakupowe, a orderów sprzedażowych za bardzo nie ma, więc też jest to bardziej taka tendencja po, po, potencjalnie spadkowa. SP500, ale wśród nich jest Facebook. Facebook traci 20%, słuchajcie. 20% w ciągu jednej, e, jednego dnia, e, ponieważ Mark Zuckerberg wypowiada się publicznie na temat te, strat Facebooka z ostatniego roku, a konkretnie mety, e, oraz wypowiada się na temat tego, że potencjalnie no, w kolejnym roku też będą straty z, spowodowane właśnie inwestycjami, które Meta tutaj organizuje w stosunku do Metaversu. E, no i w związku z tym, w związku z takimi wypowiedziami CEO, no Facebook nie ma się za dobrze. Tutaj jest dwudniowy interwał, ale weźmiemy sobie czterogodzinny. Zobaczcie, ktoś postanowił po prostu się skeszować, e, zabrać te zyski, zanim zrobią to inni, ponieważ no, jeżeli sam CEO wypowiada się, że m, następny rok będzie również potencjalnie stratny, no to ktoś po prostu stwierdza, no okej, okay, no to ja wezmę w tym momencie e, zyski, po co mam tutaj te straty łapać? Niech mój kapitał zarabia na czymś, co nie będzie stratny w tym roku, tak? Więc tak, taka ciekawostka. hakerzy słuchajcie, ukradli po raz kolejny, tak? Tutaj mamy do czynienia z Dzikim Zachodem. 320 milionów dolarów z bridge'a opartego na Solanie, pomiędzy Solaną i Ethereum. Słuchajcie. 320 milionów dolarów ktoś skradł, być może tak naprawdę ujdzie mu to płazem, no bo to jest jeszcze dziki zachód, ten rynek kryptowalut, niestety, ale on się rozwija, także tak to wygląda, ale tutaj powstają też rozwiązania w związku z tym i na to się, w związku z tym wypowiada się Dominik Williams, czyli CEO ICP, słuchajcie, to, to ICP, CEO wypowiedział się w taki sposób, Ups, ponownie to jest zagrożenie dla dzisiejszych cross-chainowych takich mostów, właśnie bridgeów. I tutaj Definity jest odpowiedzią, ponieważ Definity dzisiaj ma wypuścić o 15:00 nie pomost, nie bridge, tylko rzeczywistą integrację z Bitcoinem za pomocą kryptografii, integrację, realną integrację z Bitcoinem, gdzie będziemy mogli swojego bitcoina przyjmować bez konieczności zapisywania klucza prywatnego, ponieważ. Będzie całkowita integracja nie będzie na prywatnych gdzieś tam serwerach, tylko całkowita integracja będzie na zdecentralizowanych serwerach ICP przy użyciu kryptografii. W związku z tym integracja z Bitcoinem nie tylko da możliwość wysyłania bitcoina, wysyłania Bitcoina bez zapamiętywania kluczy prywatnych, ale również da możliwość no to jest coś no, niezwykłego potencjalnie. Da możliwość pisania smart kontraktów w, teoretycznie w oparciu o blockchain bitcoina. Tu jest bardzo duży market. Bitcoin do tej pory był tylko tokenem, tak naprawdę. Jeżeli rzeczywiście to zostanie zrealizowane, jeżeli rzeczywiście tutaj zaczną powstawać DeFi e oparte na ICP zintegrowanym z bitcoinem, to wtedy ogromny market Bitcoina, market cap Bitcoina, ogromny, największy market cap Bitcoina będzie otwarty na rynek DeFi. Słuchajcie, jak na to zareaguje ICP? To nie jest do końca e, czarno-białe, pamiętajcie. To nie jest do końca tak, że w związku z tym ICP na pewno tutaj jeszcze urośnie, ponieważ integracja jest niewątpliwie e, ma bardzo dużą przyszłość tego typu tego typu rzeczy, natomiast to nie jest do końca czarne-białe, zaraz wam powiem dlaczego, ale najpierw jeszcze takie trochę pozytywne rzeczy, mianowicie bardzo pozytywne w zasadzie. Chłobi Inkubator będzie współpracował z ICP, z Definity, nad tym, żeby właśnie rozwijać Web3 i będzie tutaj Chłobi Inkubator pomagał. ICP wytworzeniu tych Web3 dubsów, czyli, czyli DeFi'ów, gamingu, NFT's, social mediów, metaversów, projektów metaversowych i tak dalej, tutaj będzie pomagał w tak naprawdę wielu rzeczach, będzie takim inkubatorem dla ICP no i to jest potencjalnie bardzo dobra informacja, również dla ICP, ale to niekoniecznie pamiętajcie, cena musi z tym reagować już teraz. Okay. Może zareagować. Nie mówię, że nie, nie może zareagować. Może zareagować i może zareagować bardzo dobrze, ale nie jest to czarno-białe. Zaraz wam powiem dlaczego. Ale jak już jesteśmy przy tym ICP, to zobaczcie, jakie tutaj mają ekosystemy, tak? Metawersy, ale też District, taki zdecentralizowany, zdecentralizowana platforma, taka jak LinkedIn, zdecentralizowany Reddit zrobili, zrobili zdecentralizowany czat i dużo innych tutaj różnego rodzaju projektów już jest potworzonych problem jest na razie taki, że do nich się zalogować dosyć ciężko, ponieważ trzeba mieć czytnik biometryczny w komputerze. To w tych nowszych jest, w tych starszych na przykład odcisku linii papilarnych nie ma. Ale jeżeli nie możecie się zalogować z komputera, to z telefonu, na przykład właśnie z odciskiem palca, czy z rozpoznawaniem twarzy, się możecie zalogować do tej sieci, stworzyć swoje Identity i po prostu e, tutaj, no, potestować to działać, tak? Zobaczyć zobaczyć coś, co rzeczywiście jest zdecentralizowane. Czyli nie tylko protokół wymiany informacji jest zdecentralizowany, tak jak w przypadku Uniswap, ale jest również zdecentralizowany hosting. Ok? Czyli, czyli wszystko jest w chmurze blockchainowej. Jednym właśnie z takich projektów jest District. Ja sobie w związku z tym te dziś, dzisiaj tę aplikację pobrałem, zacząłem ją testować, fajnie ona działa troszkę niektóre obrazki się e, zacinają, bo one troszkę długo się ładują, niektóre obrazki, kilka sekund, ale ogólnie wygląda to bardzo, e, bardzo pozytywnie. Po, po, jakby zalety tego są takie, że im więcej tych węzłów jest w ICP, tym e, tak naprawdę ta prędkość tego protokołu może być nieograniczona z tego, co wyczytałem. Więc tak to może docelowo wyglądać, że rzeczywiście to będzie w takiej faktycznej prędkości, do umożliwiającej faktyczne przeglądanie. No już w tym momencie praktycznie to pozwala, tylko tam niektóre obrazki się trochę dłużej ładują. Google też analizuje. Web3 zatrudnia do tego specjalistów, ale również specjalistów zatrudniają, no przecież mówiłem Wam, meta, do Metaversu przede wszystkim, Nike, e, Disney, e, Balenciaga, NFL, e, również Microsoft zatrudnia do Metaversu, więc metawersy również bardzo, duży, bardzo duży, dużą możliwość mają na rozwój. No, Sandboxmana, to już cały czas powtarzam, ale również ICP, które umożliwia tutaj potencjalnie tworzenie zdece praw prawdziwego zdecentralizowanego Web3, tak? Czyli nie tylko protokołu wymiany informacji, tak jak to w przypadku jest e, Ethereum, czy Solany, gdzie, gdzie to jest protokół e, wymiany informacji jest e, blockchainowy, tak? Natomiast sam hosting jest na scentralizowanych e, serwerach, w większości na e, micro, na, na cloudach, w przypadku Ethereum i Solany. Z drugiej strony, jeżeli zobaczcie, mamy tutaj Bitcoina i mamy Salwador, to Salwador cały czas nieustannie rozwija swoją wizję. Mamy tutaj potencjalnie 1500 nowych bitomatów w Salwadorze. Również Salwador planuje wprowadzenie centrów edukacyjnych na temat Bitcoina. No i tutaj ta integracja o tym już mówiłem, ale właśnie, żeby nie było wszystko zielone, żeby nie było wszystko takie super fajne, to ja poszukałem troszkę na temat tego Nie Niedługo szukałem, więc może jak Wy poszukacie, to znajdziecie więcej. E, I zobaczyłem, kiedy był pre. O, ostatni pierwszy, który znalazłem, chyba to była jedna z największych rund, z tego co mi się wydaje, 2018 rok 195 milionów dolarów zostało sprzedane. E, 469 milionów tokenów za 195 milionów dolarów, czyli 41 centów za token. Tutaj e, i 41 centów za token ICP w 2018 roku. Obecna cena to jest 20 dolarów. W związku z tym, zobaczcie, pomimo tego, że te integracje tutaj są, pomimo tego, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo konkurencyjny dla e, Ethereum, dla Solany, dla. dla tak naprawdę jest nawet niekonkurencyjny, bo robi coś jeszcze innego, tak, czyli robi zdecentralizowany hosting, to to, to może być problemem tutaj, tak, czyli to, że ten presale dał ludziom zarobić, no, ogromne, kolosalne pieniądze, a i tak dzisiaj pomimo tych spadków wszystkich na ICP, to jeszcze jest razy 48 z tego tylko jednego presale'u. Ktoś tutaj z Was na kanale, na grupie e, wrzucił że tak naprawdę jeszcze był jakiś inny pre-sale, gdzie te tokeny były jeszcze taniej sprzedawane, więc potencjalnie jeszcze bardziej pesymistycznie e, dla ICP. No i właśnie to jest pytanie: czy, czy ta cena już doszła do tych poziomów? Czy, czy ci ludzie już tutaj stwierdzili, OK, no to ten zysk e, jeszcze nie jest wystarczający, ja chcę większy zysk? Czy oni się jeszcze będą wyprzedawać? No bo bardzo możliwe, że się będą jeszcze wyprzedawać nie wiem ile tych tokenów mają zastajkowanych na jaki czas i tak dalej, to też jest tutaj pytanie, więc ta wyprzedaż pomimo tego, że ICP naprawdę tutaj ma bardzo fajne pomysły i przede wszystkim wdrożenia, no bo to już faktycznie dzisiaj ma być wdrożone ta integracja to e, pomimo tego tutaj ta cena może jeszcze mieć e, problemy więc ja gdzieś tam w ICP powoli stajkuję ale to są na razie jeszcze małe kwoty to jeszcze obserwuję, jeszcze obserwuję. Dopiero ewentualnie, jeżeli Bitcoin tutaj zacznie naprawdę odreagowywać, no to wtedy będą duże potencjały do e, wzrostów. OK. E, dz dzisiaj słuchajcie od kilku dni tak na temat tego ICP, mówię, natomiast mnie to mega interesuje e, właśnie e, taka całkowita de decentralizacja internetu. Także mam nadzieję, że was e, również oczywiście nie zapominamy o innych projektach. Również inne projekty są, napiszcie w komentarzu, które chcecie, żebyśmy tutaj, żebym zwrócił uwagę, e, bo niewątpliwie innych jest również sporo, nie tylko te, o których ja mówię. E, no i słuchajcie, to by było dzisiaj na tyle, sprawdzamy tylko na szybko jeszcze tutaj te wykresy nasze. Praca w IT cały czas dla Was jest, także się odzywajcie. E, no i tak, na ten moment to tyle, to wszystko. Słuchajcie, wszystkiego dobrego i niech Hossa będzie z nami.